Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Sim Rain, The Railway Simulator. A dzisiaj kontynuujemy naszą jazdę, to znaczy kontynuujemy, no. Dopiero zaczynamy naszą jazdę pociągiem TLK 61134. Wrocławia Głównego do Warszawy Grochów. To jest pierwszy odcinek tych części odcinków jazdy tym składem. My prowadzimy go tylko na odcinku Grodzisk Mazowiecki, Warszawa Grochów, a tak właściwie dojedziemy tylko do Warszawy Wschodniej. Dalej przejmie skład inny maszynista, który odprowadzi go na tory postojowe na stacji Warszawa Grochów. No i wjeżdżamy pomału do Grodziska Mazowieckiego. Jazd mamy podany, a raczej przelot. Okej, nie to chciałem. Nastawa pospieszna, wyłączymy sobie oświetlenie kabiny. I skasujemy sobie tą informacją tam na dole, bo nie jest nam ona do szczęścia potrzebna. Już jako, że jesteśmy maszynistą, powinniśmy umieć obsługiwać ten zegar, który informuje nas o aktualnej prędkości składu. Jest to już stary system, ale nadal jeszcze występuje w polskiej, to znaczy na polskiej kolei. Jazda bezprądowa, jazda prądowa dozwolona. Na lokomotyw elektrycznych, więc nadajemy moc. Jeden klawisz. Chciałem sobie odciemnić reflektory składu. Szczerze powiem, nie orientuję się nawet, ile my tutaj wagonów ciągniemy. Tutaj gdzieś będzie to napisane. Powinno być na początku, ale widzę, nie ma takiej informacji. No nie ma informacji, ile wagonów ciągniemy. A nie, jest brutto, długość 217. To nie jest w sumie źle.
jakoś sobie mówię z racji, że ostatnio były odcięci tylko z dyżurki. To czas najwyższy wprowadzić trochę odcinków też z jazdy składem. Ostatnio wprowadziłem również opis o seriach, które już się zakończyły, a które są wstrzymane, a które będą trwały nadal. Jest to informacja, która została zawarta w playlistach kanału. Do każdej playlisty został dodany właśnie taki opis, czy seria, do której odnosi się playlista, jest już zakończona, czy jeszcze nie. Dostałem informację o przekroczeniu prędkości, znaczy się, że jedziemy 124 na godzinę. To według tego, no, bym nie powiedział, że to było 124. Bardziej 122, no ale dobrze, niech mu będzie. No tu jest ograniczenie torowe do 160 na godzinę, więc powinniśmy móc jechać 125. No i cóż, w rozkładzie jest 120, więc trzeba się tylko słuchać. Przed nami jazda bezprądowa. Jazda prądowa na nowo zezwolona. Mamy, nie śpimy. Właśnie, nie śpimy. Dajemy sygnał baczności. Zegarek jest godzina opóźniony względem godziny, która jest aktualnie u nas. Już to działa na zasadzie czasu zimowego. Niestety serwery nie zostały zmienione na czas letni u nas w Polsce. Więc albo mamy polski serwer, w którym aktualnie jest 10 godzin do tyłu, znaczy 12, przepraszam. Albo mamy polski serwer właśnie, który jest godzinę do tyłu. Ostatnio mieli Państwo okazję oglądać odcinki z dyżuru na stacji Grodzisk-Mazowiecki. Można powiedzieć, chyba największej stacji w Simrailu, o największym ruchu. W Katowicach nie ma takiego ruchu jak w Grodzisku-Mazowieckim. Przed nami semafor, który wskazuje prędkość ograniczającą do 100 km na godzinę, chyba że jeszcze jest to SBLK dalej.
nie jest ta SPL-ka, więc będzie trzeba zwolnić na 100 na godzinę. Ale powinniśmy widzieć wskazanie semafora przed nami i będziemy do niego dojeżdżać. Nie, jest na zielono, więc nie trzeba hamować. Widzimy tutaj, to jest nasz semafor. Do niego musimy się dostosować. Widocznie jeszcze nie mieliśmy wyjazdu podanego najprawdopodobniej. Jazda bezprądowa. Jazda prądowa zezwolona dla lokomotyw i jazda prądowa zezwolona dla elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dziewięć wagonów chyba, no liczyłem, albo 8, albo 9 jest. To już słuszny skład. W sumie to chyba w SimRailu nie jest odwzorowany fakt włączania świateł długich. Tak mi się bynajmniej wydaje. Jakoś nigdy nie widziałem, żeby jakiś mechanik, maszynista wyłączył światło długie przejeżdżając. Następnym semaforze ograniczenia do 100 km rodziną. A raz jeszcze zobaczymy, co będzie wskazywał. Oczywiście do 100, więc zaciągamy nasz hamulec zespolony i zwalniamy. I prędkość szlakowa 100 km na godzinę.
po naszej prawej kibelek N57 sobie jedzie. Na mnie ograniczenie do 90 km na godzinę. Jasne, 40 albo 60 według semafora, ale znając Warszawę Zachodnią, jest to wjazd na 40 km na godzinę dokładnie. Widzimy to na semaforze przed nami. Wjeżdżamy pomału w perony Warszawy Zachodniej. Troszkę za szybko, za szybko. No, ale zatrzymanie w sam raz. Teraz ile my mamy tych wagonów? 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8. Trzy minuty opóźniony nasz pociąg. Ładnie działają te komunikaty, podobają mi się naprawdę. A my napinamy nasz skład i ruszamy. Zrzut ekranu, żeby mieć z czego zrobić miniaturkę.
szafkę centralną. Się nam zaświecił poślizg. No bardzo niedobrze. Ale już wygasł. I wjazd na 40 do centralnej. Dobry wieczór, próba radia 16:43, słuchaj dobrze. Dzięki. Ciekawe, czy będą dzisiaj przecinki na centralnej, czy też i nie. Wiem, że mogę się już zatrzymać, ale chcę widzieć semafor, nie? Dobrze, będzie w porządku, można hamować. Po drugie, w centralnej mamy sektory. Trzeba podjeżdżać pod sam wskaźnik W4. W tym przypadku pod koniec peronu. Stoimy. Pięknie, proszę teraz o wyjazd i uznam, że naprawdę ładnie nam poszło. Wyjazd na 40. Wjeżdżamy, stajemy w Warszawie Wschodniej i kończymy nasz odcinek dzisiejszy.
rozpędzamy się do 80 km na godzinę, czyli aktualnej prędkości szlakowej. Troszkę przesadziłem. Zaraz po prawej powinniśmy widzieć Stadion Narodowy. O, widzicie? Jest Stadion Narodowy. Się będziemy przez rzekę przejeżdżać. Na moście nad rzeką. Otwórzmy drzwi, to będzie słychać żaby. Słyszycie? I przy następnym ograniczeniu prędkości do 40 hamujemy. Rozpędźmy się, bo zaraz będzie jazda bezprądowa, więc nie ma co ryzykować. No i tu już się zaczęła jazda bezprądowa. Dokładnie zaczyna się. No i tu już się kończy to w sumie. Malutki kawałek był tej jazdy bezprądowej. Myślałem, że ta trasa będzie podzielona na dwa odcinki, ale mieściliśmy się w jedne ze względu na to, że byliśmy opóźnieni, więc nadrobiliśmy czas na Warszawach. I na Warszawę Wschodnią wjeżdżamy zgodnie z rozkładem. I delikatne hamowanie w Warszawie Wschodniej. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie. Cześć. Pa, pa.